Pyzdraczek z nogatą. Ale jest. Trzeba w tamtą stronę, nie odrzucać. No. Też muszę poziomić, już nie wziąłem tych i dupa, nie? Trzeba jakieś inne poszukać. Moje pudło koniowe zostało w domu. Pomyliłem pudło. Nie wiem, czy na dropshota nie chciał robić tu wędki. No. Palomoto. Matka. I okonek ląduje tutaj. O. O. Ładny okonek. I widzisz, i tym razem na ten, na denatura, czy jak to zwał tam? Dingsu chcą. O, ty. Dingsu chcą. Cześć, witajcie. Dzisiaj nogat? Nogat, nogat. I okonie. Będziemy próbować cały czas okonie tu śmignąć. No na razie słabo się dzieje. Na razie jest bardzo słabo. To ja też tą stronę rzucę. Ale coś tam się dzieje, łowimy sobie i tyle. I... jest fajnie. Pogoda sprzyja. Tak. Mamy nadzieję, że lepszy dzisiaj nie będzie za kapotę. Bo nie chcemy ich łowić. Główny cel to okoń, sandacz, nie? Tak. Aha, tam odnośnie tego echosondy coś mówiłeś, o? Aha, ktoś tam pytał o ustawienie echosondy, ale to jeszcze nagramy tam. Myślę, na koniec to wpuszczę. Mało wiemy, jak u nas jest ustawiona echosonda. Może to komuś pomoże. No pomoże, to właściwie to dużo gadać. Ja powiem tak, każda echosonda każdej marki się tam różnią ustawieniami, ale mniej więcej wszędzie o to samo chodzi. No to dobra, w późniejszym czasie to... No dobra, jak już mówię, to mówię tam. Jak już mówisz, to mówisz, a jak mówisz, to wiesz. Jo. Powiem tak, ja prawie wszystko mam ustawione chyba mniej więcej na... Większość parametrów mam ustawione na auto. Nie bawię się w jakieś tam cudowne ustawienia, nie wiadomo co, bo to jak tam kiedyś sprawdziłem, to i tak niewiele daje. A czułość, ja sam nie wiem, jak ja teraz mam ustawione, ale sobie też kombinowałem po prostu, jak dużo jest w wodzie jakichś paprochów, mętna woda, to trzeba czułość troszeczkę obniżyć, bo będzie czytała wszystko. A jak jest klarowna woda, to czułość na maksa i tam, no nie ma co dużo gadać, ja mam. No, nie ma co dużo gadać, mam. Automatyczne ustawienia po prostu są takie w miarę tam najlepsze, przyzwoite i tyle, i nie ma co kombinować dużo. No na auto, nie? A wiadomo, sprawa jest taka, że jeżeli pływamy po płytki jak kwenach, nawet tam podejrzewam tak do 3 metrów, nawet i może do 4 metrów, to często za dużo nie zobaczymy, bo ryby uciekają w miarę, nie? Tam jakaś drobnica, nie drobnica, jak jest ciepło, nie ciepło, no to wiadomo, że ona nie ucieka, to zobaczymy, jak będzie tam co najmniej te 3 metry. Ale jak będzie płycej, to nie zobaczymy za dużo w echosondzie i nie ma co nawet za dużo się przyglądać tym echosondom. Mniej więcej widzimy, że na przykład są jakieś spadki, uskoki, no to sobie odpływamy i tam kombinujemy łowić i to wszystko. A nie ma co znów patrzeć w echosondę, jak tam święty obrazek, że ona pokaże nie wiadomo co. To jest taki, jak to nazwać? No to jest tylko pomoc taka, nie wiem, jak to określić. Taki dodatkowy przyrząd, który wam pokaże, nie wiem, no temperaturę no wody, my w większości jakieś przypadków to my tylko patrzymy, jaka jest głębokość, jakie jest dno ukształtowane. Twarde, miękkie dno. A już z tymi rybami to już tak to nie, no to... Z jednym przymrużeniem oka, nie? Tu mamy na przykład niecałe 2,5 metra, czy tam 2,5 metra. Szukanie ryb na tej głębokości za pomocą echosondy, to myślę, że to jest tam nieporozumienie. Chociaż okonie szczupaki to powiedzą, że nam się tak nie płoszą,
No ale skąd ja mogę wiedzieć, czy to przy dnie, czy to jest na pewno ryba, czy to nie sam jakiś pal, czy nie wiem co tam jeszcze, no, no. Śmieć, reklamówka. No. Ekosonda czyta obiekty, nie ryby. A to co widzimy, to możemy nie sobie wyobrazić. Tak, także to jest tylko taki pomocnik. No, no i tyle chyba. No, no wiadomo, twarde, miękkie dno, takie rzeczy o. O to najbardziej nam tu chodzi, nie? Nie o szukanie ryby, o ty zobacz, tu jest ryba i tu będziemy rzucać. Bo to nie o to chodzi tutaj. No. Także mam nadzieję, że wytłumaczyliśmy komuś tam cokolwiek. O co w tym biega. Pewnie no, niektóre są jakieś tam odnośnie tam jeszcze czegoś tam, nie wiem. Kiedyś jakieś artykuły były wy. Jak to się, nie wiadomości wędkarskie, tylko drugie, wędkarski świat. W wędkarskim świecie takie były artykuły, że tam no, o takich ustawieniach, coś tam. Ja nie kombinowałem za dużo, próbowałem, to nic nie daje. Przynajmniej w moim przypadku, może ktoś tam twierdzi inaczej, że tam nie wiem, że ekosonda jest dla niego nie wiadomo czym, że on tam widzi wszystko, ryby, wielkość i tak dalej, no to już wiecie, to i już czy, tam. I czy, jak to mówią, odbytami do góry stoją. No. Powiedzmy tak, ekosonda to jest po prostu elektronika, która pokazuje wam dane obiekty w wodzie, a to kto sobie już coś wymyśli, co widzi, to już jest jego sprawa. Ja na przykład mogę widzieć jakiś, nie wiem, badel, liście, bo widzę, że są na przykład liście na dnie, no to mnie się wydaje, że to są liście i ja jednak widzę te liście. A Krzychu mi powie, że nie, że to wielkie sumy pływają tam. No. Takie po 100 tysięcy. Tak, no, także... PLL. Że każdy sobie wymyśla, co chce zobaczyć na tej ekosondzie. A elektronika pokazuje dane elementy, które widzi, o tak można powiedzieć. No i jedynym takim chyba parametrem, który ewentualnie właśnie można kombinować w ekosondzie, to jest czułość. A reszta to tam jest tam kupa takich tam bajerków, które można się tam, nie wiem, pobawić, zabawić, jak ryby nie biorą. No. Najważniejsze, za dużo nie wgapiać się w tą ekosondę, tylko po prostu tak. Brać wędkę w dłoń i łowić. Rzucać, zwijać. Tak, rzucać, zwijać i na okręta, nie? Jak już długo nic nie bierze, no to możemy sobie tam spojrzeć. Ale my tylko wybieramy miejscówki za pomocą tej ekosondy. Po prostu tak, no. Te spadki, głębokość. Kiedyś wybieramy w ogóle... sobie miejscóweczkę i siedzimy. Już wtedy nie wgapiamy się no. W tą ekosondę. Powiedzmy kiedyś, jak jeszcze nie mieliśmy ekosondy, no to pływaliśmy po jakimś tam obojętnie jeziorze. I to nawet jezioro, które znaliśmy mało wiele. Pływaliśmy w tym jeziorze, no i nie wiedzieliśmy, czy tam jest głęboko, płytko, wiadomo, jak się łowiło na spławik, no to według gruntu tam wiedziałeś, że tyle czy tyle głębokości, a tak nie wiedziałeś nic, gdzie tam jest ile, tam ile, a tak po prostu jak sobie popływaliśmy z tą ekosondą, no to mniej więcej wiemy, jakie jeziora, gdzie, jakie głębokości mają, no i tak sobie wtedy my wymyślamy, gdzie popłyniemy, gdzie będziemy szukać, próbować. No i to wszystko. The end. Więcej nie ma co tam... Dobra, myślę, że sprawa ekosondy została zamknięta w tym momencie. Chyba, że ktoś ma jakieś konkretne tam, nie wiem, pytanie, to niech sobie tam później napisze, ale tu... Jakieś pytania, to właśnie zwalcie w komentarzach. Postaramy się odpowiedzieć. No my ogólnie jak jeszcze, powiedzmy jeszcze dodamy to, że... Ktoś dzwoni, nie dodamy. Ale wziął. Uciekaj. Nie wiem, mamy trzecią kamerę, tak żeby to jakoś urozmaicić, ale ja nie ogarniam. Nie dam rady. Tylu kamer ogarnąć.
Ja ogarniam batonika. Ja z batona. Opierdziela batona. Nie, dzisiaj słaby dzień, bynajmniej dla mnie, nie? No dropshota zmieniłem, przerobiłem wędeczkę i na dropshota miał, zobacz. No. Chodź. Na dropshota. Dobra, jest taki fajny. Dobra, na dziś będziemy kończyć się na gacie. Jest lipa straszna. Nie, tam parę okoni wyjechało. No nie wiem, 6 miałem czy coś około no, tego. Jacek zaś rozwalił system, kuźwa. Ja tam nie wiem, ze 2-3 okonie. A to było i tak słabe. No mało, okonki małe były, nie? No w ogóle zero współpracy jest, nie? Na dropshota miałem jednego okonia, takie branie. No i co, no i jutro jedziemy na kolejne jeziorko. Tym razem na jeziorko, gdzieś bliżej nas. Nie? Mhm. Czy się plany zmienią? Nie, chyba nie. Nie, no na pewno blisko gdzieś jedziemy. Gdzieś do nas pojedziemy na jeziorko. Nie wiem gdzie, ale gdzieś blisko. Okoniem, szczupakiem. Mam nadzieję, że szczupak jakiś ładniejszy walnie. No, też tak myślę. Wreszcie. Dobra, widzimy się na jeziorze. A stąd na razie żegnamy was. Na razie. Na razie, cześć. Pierwsza ryba wypadł. Rozmiar jest masakryczny. Ale jest ryba. Nie ma co narzekać. Zażarła całą gumę. Zobacz. Zażar. Nie ma co narzekać. Oj, masakra. Ale zobacz, jak on to... Jak on to zeżar. On ją zażar. No masakra. Taki mały gówniarz. Ile ty gówniarzu masz? 37 cm. Uciekaj. Uciekaj, robalu. Także widzimy się już na jeziorku. Nogat słabo było przecież. No tutaj też ciekawie nie będzie. Tu ciekawie też nie jest. Po prostu takie dni dzisiaj. No. Wczoraj, dzisiaj, że... Mgły, nie wiem czy to właśnie przez to. Nie, mgła to temperatura nie. No, jest, że nie chcą brać. Temperatura jest taka sama, jest pochmurno i są mgły. Ani na nogacie, ani tutaj. No już trochę porzucaliśmy, nie? Już trochę mamy opłynięte. A... No trochę tak. A pierwsza ryba, nie? Także szału nie ma. Jak to mówią. Dzisiaj gumy, jerki. Jerki pójdą troszkę w ruch, nie? No trochę na pewno. No, trzeba coś jednak tam... Coś trzeba pozmienić. Czymś większym, żeby jakiś tam większy wziął. Oby. Troszkę mnie te małe znudziły, teraz bym chciał poprawić rozmiar. No. Ale może być słabo, nie? No nie wiem, walczymy dalej. Się ryba pokaże, to będziemy nagrywać. Jednak trzecia kamera nie daje rady. Żeby ją odpalać, muszę po Wi-Fi to zrobić, a Wi-Fi daje zakłócenia na mikrofon. Także i tak będę miał trochę zabawy.
z odzyskaniem dźwięku. Myślałem już. Już myślałem. Co? Zielka cholera. No, zielska. Zielska w ciul. Dobra, działamy. Mamy kolejną rybę. Nie, to ładniejszy. Może troszeczkę większy niż tamten, ale... No tak dziwnie idzie jakoś. Może i się oplątał. Nie, ale zobacz jak zażarł całą też. Kolejny, który wpieprzył całą. Zobacz. Chyba będą musiał też na gumy przejść z powrotem. I też pijawki, nie? Siedzą, nie? To małe. Mało, ale mają jakąś tam pijaweczkę sobie. Ty chłopcze, ile ty tam masz? No to już 41. No, rosną. Rosną w oczach. Uciekaj, rośnij chłopcze, rośnij. Za tymi dużymi trzeba będzie chyba na tę głębszą wodę. No chyba tak, chyba będzie się trzeba. No tutaj będą same pistolety siedzieć, nie? No. Chyba, że ten przód zobaczymy. Widzisz, ja to umiem miejsce wyszukać. Ty kurde, ale on puścił, nie? Ja. Sary umie miejsce znaleźć, nie? Jak mówią, gdzie sarajoła będzie, no, tam ryba będzie, ale on dwa razy mi chapnął. Raz puścił, drugi raz i znów puścił. Kurwa, nie. Masakra. Bo ta łabędzie srajo. Mam kolejną rybę. O, też mam. O, zobacz, elegancko. Nie, ja mam zielsko. Nie, nie wiem, zielsko miałem chyba. Do końca to nie wiem, tak powiem. No, ja mam rybę. Niedużo. No, standardowy rozmiar. O nie, ten chyba ciutek większy od tamtego. Nie zapięty. No nie, też mam. Nie, coś to jest ten sam rozmiar, jacy. No. Nie ukrywajmy, że to ten sam rozmiar. Dzisiaj tak, dzisiaj tobie biorą. Dzisiaj zmiana właśnie. Jacek rozwalał system. Dzisiaj może ja. Gdzie 40? 40 centymetrów. O, uciekaj. Lepiej w wodę niech wpadnie niż do łódki. Kolejna ryba, nie? Także nie wiem, może przez to, że dziś przytrzasnąłem sobie palec z drzwiami. Jakoś swoistnie. Nie, ojeny. Swoistego rodzaju nagroda. Ten jest, o Jezus. Cicho, nie jest tak ładnie. O, uciekaj. Widziałeś? Ten był naprawdę słaby. Ten był bardzo słaby. 30 centymetrów. Ale był. Ale był, nie? To za ten palec na pewno. Jeszcze mnie boli. No trafiłeś tego, co ci poszedł wtedy. No możliwe. O, ale teraz to się normalnie rozbujał. Dorwałem go. No ile? W przeciągu 2 minut? No. Teraz, ale o Jezus, 30, zobacz. No, widzimy rozmiar, schodzi w dół jak cholera. 30. Uciekaj. Przedszkole tu jest. Ta gumka dzisiaj rewelacja. No, gumka Jacksona oczywiście.
No masakra, co tu się nie robi. Że malutkie, nie? No ale zabawa jest. Nie można mówić. Zaraz łowisz większego. O, mam. Nie miałem. No miałem, ale wszedł. No to jest za duża guma chyba na nich. Gdzie to było? Tam, o. Gdzieś ale tam? I wszystko na wędkę dropshotową, nie? Jakby. To nie gra roli. No ale dla niektórych to gra rolę, nie? Że jak gdy jest dropshot, to jest wędka tak. Do dropshota. Ona wyśmienicie się sprawia tutaj do takich gum. Główka tu jest, nie wiem ile, 5 gram? 4-5 gram. Guma jakieś tam 8 cm. Oczywiście to jest wklejka. Ta wędeczka i naprawdę się sprawdza. Nie szkodzi, że tu pisze dropshot. Dobra, kończymy na dzisiaj. Nałowili się. Ja ani trochę, ani jednej ryby. No ale podcinałeś no, jakieś. Dwa brania miałem, no. Dwa czy trzy jakieś. Dwa, trzy brania, ryby zeszły. Jest zimno, wiaterek wieje, nie? Już kompletnie nie ma brań, przepłynęliśmy na głębszą wodę. Brań nie ma żadnych. Żywca łowią, też nic nie mają brań? No, chyba nie mają, nie wiem. Nie, raczej nie, bo ja i tak patrzę, co tam się dzieje, to siedzą jak takie mumie. No i nic. Zwijamy się do domu. Wyprawa dwudniowa. Raz noga, teraz jezioro. Cóż tu więcej powiedzieć? Nic. No na brzegu jeszcze jak ten, o ja na takie w ogóle duże coś łowię teraz. No, mówiłem, że jerki będą i gumy. I... Na brzegu jeszcze tam jeden kolega mówił, że przez te dwa dni no faktycznie tu słabo brało. Także myślę, że po prostu są jakieś trochę słabsze dni. No słabsze dni widocznie. No, na nogacie to samo było, no. Nie? Było bardzo kiepsko na nogacie. Też tam ludzi nie było, może po prostu tak się teraz akurat taki tydzień jest, czy jak, no nie wiem, zobaczymy. Może za tydzień będzie lepiej. Zobaczymy za tydzień, to będzie, gdzie pojedziemy. No. Nie, ja jeszcze nie wiem, gdzie jechać. Zobaczymy, jak będzie z pogodą, to może coś się nam rozjaśni tam. Może jakieś nowe, nie wiem, wizje wpadną. Do Szwecji. Ja. Naszą krypą. Dobra, zwijamy się, zimno, wiatr wieje. Wiatr jest taki przeszywający, nie? Ogólnie deszczu nie ma, ale... Także wstawcie łapę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć! Na razie, cześć! Chasing whatever kills. For so long I forgot how it feels. In the dark of night, tabletops counting eyes. In the early hours, stone cold inside, banging drops dead and says, never needing answers.